Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj cofniemy się do marca roku 1000, czyli pomówimy sobie o zjeździe gnieźnieńskim. Z formalnego punktu widzenia zjazd gnieźnieński było to spotkanie między Bolesławem Chrobrym, księciem polskim, a Ottonem III, cesarzem niemieckim. Cesarz udał się w pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha i w trakcie tej pielgrzymki spotkał się z księciem. I postanowienia tego zjazdu są bardzo istotne, ponieważ książę polski, Bolesław, dostał zgodę na koronację królewską, dostał włócznie świętego Maurycego, w ramach rewanżu wręczył cesarzowi ramię świętego Wojciecha i wreszcie podjęto decyzję o budowie w Gnieźnie arcybiskupstwa, natomiast w kilku miastach Polski miano powołać biskupstwa. Tym samym uniezależniono hierarchię polską od niemieckiej. Natomiast należy się temu zjazdowi przyjrzeć nieco szerzej. Ideą, która przyświecała Ottonowi w tym czasie, była budowa tzw. monarchii uniwersalnej. Chodziło mu o zjednoczenie Europy chrześcijańskiej pod jednym panowaniem. W jego wizji Europa była podzielona na cztery części i każda z nich miała swojego władcę, oczywiście podległego cesarzowi. I te części, które Otto widział, to Galia, czyli Francja, Roma, czyli Włochy, Germania, czyli Niemcy, czyli cesarstwo i wreszcie czwartą częścią miała być ta słowiańszczyzna, Sklawonia. I właśnie władcą tejże słowiańszczyzny miał być Bolesław. Tak więc zgoda na koronację nie była tylko formalnością, ale w ten sposób Otto wynosił Bolesława ponad innych władców chrześcijańskich Słowian. Ponad Czechów, ponad Rusów. Bolesław miał być właśnie tym władcą tej zjednoczonej słowiańszczyzny. Natomiast co nam zostało z tego zjazdu? No niestety niewiele. Wkrótce po zjeździe, kilka lat po zjeździe, zmarli zarówno papież, jak i cesarz. Ich następcy nie byli już tacy skłonni do współpracy z Bolesławem. Też nie wszyscy chętnie widzieli Bolesława wśród królów. W jednej z kronik niemieckich można znaleźć zapis przeciwko cesarzowi, mówiący, że uczynił trybutariusza panem, czyli innymi słowy podniósł do rangi pana kogoś, komu ten tytuł się w żaden sposób nie należał. Dalej, biskupstwo w Kołobrzegu nie przetrwało tych pierwszych lat, zostało zniszczone. Natomiast zachowały się oczywiście kilka innych biskupstw oraz mamy też włócznie świętego Maurycego w Krakowie, a dokładnie jej kopię. Tak więc plany były naprawdę fantastyczne, jednak śmierć pokrzyżowała wszystkie z nich. I tak jak powiedziałem, następcy zarówno papieża, jak i cesarza nie byli już tak chętni do współpracy z Bolesławem, niechętnie widzieli go w roli króla, więc na swoją koronację musiał czekać kolejnych 25 lat. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Dziękuję.